Musieli zmierzyć się z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Ponad 900 uczniów tarnowskich szkół przystąpiło do sprawdzianu szóstoklasisty. Wynik egzaminu będzie dla nich przepustką do gimnazjum. Test sprawdzał ich wiedzę zdobytą podczas 6-letniej nauki w szkole podstawowej. Jest to podsumowanie 6-letniej pracy. Są to uczniowie, którzy idą nową podstawą programową, następnie również nową formułą sprawdzianu dla szkoły podstawowej, więc jest to takie dość ważne wydarzenie dzisiaj w życiu naszych uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową. Przygotowywaliśmy się tak właściwie od pierwszej klasy, a najbardziej od czwartej, więc jak ktoś się nie uczył, to on jest tak. Robiłam różne zadania, czytałam wszystkie tematy po kolei. Powtarzaliśmy wszystko wczoraj, jeszcze dzień przed i pani nam zrobiły powtórki na wszystkich lekcjach. Dużo pracowaliśmy, dużo zadań było. Najbardziej się boję matematyki. Matematyki. Zadań otwartych. Matematyki i z polskiego wypracowania. Jestem przygotowany i mam nadzieję, że napiszę dobrze. Przejmuję się tym za bardzo, bo po prostu wiem, że mogę napisać go dobrze. Można właściwie ten test nawet na zero punktów napisać i uczeń kończy szkołę podstawową, ale musi wziąć udział w tej dzisiejszej formie sprawdzania wiedzy, żeby ukończył szkołę podstawową. Dlaczego ten egzamin, ten test szóstoklasisty jest taki ważny dla Was? Ponieważ pokazuje, jakie już mamy zdolności po podstawówce. Żeby się dostać później do jakiegoś dobrego gimnazjum. Dodajmy, że wyniki testu szóstoklasiści poznają pod koniec maja.